Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj mam dla Was poradnik odnośnie zakupu monitora komputerowego. W tym poradniku monitory podzieliłem na trzy kategorie cenowe. Monitory do 500 zł, monitory do 1000 i powyżej 1000. Te powyżej 1000 to już będą konstrukcje typowo tak zwane dla graczy, monitory gamingowe charakteryzujące się bardzo dobrymi matrycami, reakcją matrycy na poziomie 1 milisekundy, czyli bardzo szybkim wyświetlaniem obrazu, bez opóźnień praktycznie i odświeżaniem na poziomie 144 Hz, co oczywiście w grach też daje wrażenie mega płynności. Mieliście okazję to widzieć w testach monitorów na moim kanale, też na wideotestach troszeczkę było o tym, dlatego dopłacić moim zdaniem warto, ale sami ocencie. Będę miał dla Was tutaj kilka propozycji z każdego segmentu cenowego. Jeśli coś Was zainteresuje, to ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! Rozpoczynamy nasze propozycje. Pierwszy z monitorów za około 500 zł to BenQ GL2450 Flicker Free. Monitor o przekątnej 24 cali, podświetlany diodami LED. Pobór mocy to około 34 W, więc niewiele. Posiada złącze cyfrowe DVI i analogowe VGA. Co ciekawe, monitor posiada funkcję Flicker Free, dzięki temu obraz na monitorze nie mruga, co ma korzystny wpływ dla oczu użytkownika. Jest to funkcja spotykana na ogół w droższych monitorach, więc w tym przypadku jest to ogromny plus. Poza tym mamy funkcję BenQ SenseEye zapewniającą żywe kolory oraz ostry obraz. Moim skromnym zdaniem jeden z najlepszych wyborów w tej cenie. Kolejna propozycja w tym przedziale cenowym to Philips LED 24 6 V5 LSB. Podobnie jak w przypadku BenQ mamy tutaj rozdzielczość Full HD, złącze cyfrowe i analogowe, czas reakcji matrycy na poziomie 5 milisekund. Przy okazji monitor charakteryzuje się wysokim kontrastem dynamicznym i prawie o połowę niższym poborem mocy niż monitor BenQ, wynoszącym nieco ponad 20 W. W dobrej cenie kupimy także monitor Asus LED VS247NR. Model ten, poza cyfrowym złączem DVI, posiada jeszcze analogowe złącze VGA. Monitor cechuje bardzo wysoki kontrast, wierne kolory, 5 milisekundowe odświeżanie i rozdzielczość Full HD. Technologia Splendid wpływa na poprawę parametrów obrazu. Monitor pobiera jedynie około 22 W energii. Zamykając pierwszą kategorię cenową, możemy zauważyć, iż kupimy w tej cenie dobry monitor, jednak bez dodatkowych złącz, multimediów oraz nie do końca spełniający wymagania graczy. Jeśli zdecydujemy się wydać na monitor więcej niż 500 zł, możemy w zamian oczekiwać sporo dobrego. Większość monitorów w przedziale cenowym od 700 do 1000 zł posiada liczne udogodnienia i technologie, dzięki którym użytkownik będzie z wyświetlacza bardzo zadowolony. Świetnym tego przykładem jest monitor BenQ BL2410PT Flicker Free. Ponownie znajdziemy tu technologię Flicker Free, która korzystnie działa na wzrok, eliminując mruganie monitora. Poza tym powłoka anti-glare zmniejsza do minimum odbicie światła od monitora, po raz kolejny ratując nasz wzrok. Dzięki zastosowaniu matrycy VA mamy tutaj dobre kąty widzenia, żywe kolory, a także dobry poziom kontrastu. Czas reakcji matrycy wynosi 4 milisekundy, więc jest nieco szybszy. Monitor ten także posiada tryb pivot, czyli możemy podnieść ekran i obrócić go do pionu. Dodatkowo monitor posiada głośniki o łącznej mocy 2 W, dwa porty USB i zestaw złączy. Jedno DVI, jedno VGA, a także DisplayPort. Pobór mocy jest niewielki, to tylko 23 W. Kolejny świetny monitor w cenie do 1000 zł to IAMA ProLite XB2483HSU-B1. Posiada wiele wspólnych cech z modelem od BenQ. Mamy więc funkcję pivot, reakcję matrycy na poziomie 4 milisekund, matrycę AMVA+, zapewniającą dobre kąty widzenia, wysoki kontrast i żywe kolory, a także dwa wbudowane głośniki i wyjście słuchawkowe. Dwa porty USB, wyjście DVI, VGA i HDMI to kolejne zalety tego monitora. Pobór mocy tego zaawansowanego panelu to jedynie 27 W. Najwyższa półka cenowa, czyli monitory powyżej 1000 zł, to już propozycje dla osób wymagających tego co najlepsze. W szczególności monitory te posłużą graczom. Stawkę otwiera monitor Asus VG248QE, który jest przykładem dobrego monitora w rozsądnej cenie. Zastosowano w nim matrycę TN z odświeżaniem 144 Hz i czasem reakcji 1 milisekundy.
co czyni go monitorem idealnym dla gracza. Dodatkowo monitor zgodny jest z technologią NVIDIA 3D Vision, dlatego wystarczy zaopatrzyć się w okulary NVIDIA i możemy cieszyć się grami z 3D. Monitor posiada dwa głośniki o mocy 2 W każdy, a także zestaw portów. Mamy jedynie złącza cyfrowe, DVI DisplayPort i HDMI. Monitor również posiada możliwość pracy w pionie. Pobór mocy nie jest już tak niski i wynosi 45 W. IAMA ProLite GB2488HSU. Ten model wart jest swojej ceny. Świetna jakość matrycy TN, równomierne podświetlenie i żywe kolory. Czas reakcji 1 milisekunda i 144 Hz odświeżania. Dodatkowo tryb anti-flicker, który wpływa korzystnie na wzrok. Tryb pivot pozwala pracować z monitorem także w pionie. Dzięki funkcji Overdrive możemy pozwolić karcie graficznej przejąć całkowicie kontrolę nad wyświetlaniem obrazu, dzięki czemu znika problem opóźnień. Monitor posiada dwa porty USB, wyjście słuchawkowe oraz złącza cyfrowe DVI, HDMI i DisplayPort. Pobór mocy to około 38 W. Ostatnia propozycja to monitor BenQ XL2430T Flicker Free. Nikogo nie zdziwi wysokiej jakości matryca TN, częstotliwość odświeżania 144 Hz i reakcja 1 milisekundy. Monitor posiada bardzo ciekawy system regulacji oraz szereg technologii mających zapewnić jak najwierniejsze oddanie obrazu. Ciekawostką jest wbudowany w monitor wieszak na słuchawki. Pobór mocy monitora wynosi około 50 W. Monitor posiada wręcz szokującą ilość złączy. Znajdziemy tu porty VGA, DVI, dwa porty HDMI, DisplayPort, wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, a także aż trzy porty w standardzie USB 3.0. Dzięki technologii Flicker Free nasz wzrok jest bezpieczny. Przy okazji monitor charakteryzuje się także moim zdaniem z wszystkich prezentowanych tutaj monitorów najlepszym, najbardziej agresywnym, najbardziej gamingowym designem. Po prostu wygląda świetnie. No dobrze moi drodzy. Mamy propozycję za sobą, ceny pamiętajcie, sprawdzicie sobie w opisie filmu. Takie moje krótkie podsumowanie na koniec. Jeśli chodzi o monitory, moim zdaniem ten najniższy pułap cenowy można sobie odpuścić. Jeśli chcecie dobry monitor 24-calowy, warto celować w tą średnią półkę cenową, czyli monitory za około 700-800 zł, ponieważ mamy tam już sprzęt naprawdę lepszej jakości, wyposażone w większą ilość bajerów, nazwijmy to, czyli chociażby głośniki, większa ilość złączy i lepsze matryce, chociażby takie nowsze technologie jak matryce VA, łączące w sobie cechy takich tradycyjnych matryc TN z matrycami IPS, które mają bardzo dobre kąty widzenia, bardzo dobre kolory, więc to VA to jest taka tańsza wersja, bardzo ciekawa alternatywa. Natomiast graczom, zapalonym graczom polecam monitory powyżej 1000 zł, monitory gamingowe, ponieważ jak sobie kupicie taki monitor, ja Wam tutaj kitu nie wciskam, oczywiście sami musicie sprawdzić. Sam się przekonałem przy przesiadce ze starego BenQ 21,5-calowego zwyklaka 60-hercowego z czasem reakcji 5 milisekund na taki gamingowy monitor 24 cale, 144 Hz, 1 milisekunda. Po prostu bajka. Nie chcę się odrywać wzroku od tego monitora. Teraz w testach mam Asusa, też go zobaczycie niedługo. Monitor moim zdaniem troszeczkę gorzej sprawdzający się niż IAMA, natomiast też wart swojej ceny, przede wszystkim trochę tańszy od IAMY. Dlatego w te monitory gamingowe warto inwestować. Oczywiście pamiętajmy też o BenQ, ponieważ te trzy firmy, które wymieniłem w sekcji monitorów gamingowych, moim zdaniem to jest w tej chwili ścisła czołówka. BenQ sam jeszcze nie miałem nigdy, natomiast widziałem u paru osób w akcji, widziałem na targach często te monitory w akcji i po prostu też są świetnie wykonane, zapewniają świetny obraz i mają bardzo ciekawe funkcje. Też chyba jedyne monitory z takim wbudowanym wieszakiem na słuchawki, zawsze jakiś plus. Oczywiście moich propozycji było tylko po kilka. Jeśli możecie polecić sami jakieś monitory, jeśli znacie jakieś monitory w tych cenach warte polecenia, piszcie w komentarzach. Każda wiedza się przyda, ułatwicie może tym zakup któremuś widzowi. Pamiętajcie, ceny prezentowanych monitorów sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam też na mojego Facebooka oraz zaglądajcie często na kanał. Pozdrawiam Was, cześć!